Cześć, witajcie w kolejnym odcinku omawiania Wielkiej Szóstki. Tym razem weźmiemy sobie ostatni przyrząd z Wielkiej Szóstki. Tym razem jest to koordynator zakrętu. I tak, co my tu mamy? Mamy tu jakby dwa wskaźniki naraz zespolone. Pierwszy, tu mamy taką sylwetkę samolotu, która działa także na zasadach żyroskopu. Także w środku jest kolejny żyroskop, który nam się obraca z dużą prędkością i pokazuje nam tutaj sylwetkę samolotu. Jest to koordynator zakrętu, czyli mamy tutaj z boku na prawym skrzydle dwie podziałki, na lewym skrzydle dwie podziałki. No i wiadomo, jeżeli teraz te skrzydła pokrywają się tutaj z tymi głównymi podziałkami, no to wiemy, że lecimy poziomo. Jeżeli zaczniemy skręcać na przykład w prawo, skrzydła wyrównają nam się na przykład do tej drugiej podziałki, to wtedy wiemy, że wykonujemy tak zwany skręt standardowy. A to oznacza, że pełny krąg o 360 stopni wykonamy wtedy, tak jak tu jest napisane, w 2 minuty. No i podobnie w lewą stronę, tak, możemy zakręcać w lewo i wtedy wyrównać skrzydła na lewo do tej, z lewej strony do tej podziałki i tak samo będziemy zakręcać w lewo z skrętem standardowym. Także jest to taka pomocne urządzenie przy wykonywaniu skrętów, gdzie na przykład wiemy, że stawiając skrzydła w tę pozycję, na przykład zawrócimy samolot o 180 stopni w 1 minutę. Kolejnym elementem jest chyłomierz. Tu jest taka rurka, w środku jest kulka. Ta rurka jest lekko wykrzywiona, jak widać. Ta kulka, tutaj jest jeszcze jakaś ciecz, już nie pamiętam jaka dokładnie, ale jest pewien rodzaj cieczy. Ta kulka tutaj w tej cieczy może się przesuwać. A naszym zadaniem jest utrzymywanie tej kulki zawsze w środkowym tutaj położeniu, w obrębie tych dwóch kresek. No i ten chyłomierz pokazuje nam po prostu, czy prawidłowo wykonujemy zakręty. Bo jeżeli kulka nam ucieka w lewo, czy to w prawo, to dochodzi do wyślizgu i ześlizgu. Już dokładnie nie pamiętam, w którą stronę to był wyślizg, a w którą ześlizg, oczywiście to zależy, w którą stronę zakręcamy. Ale przeważnie, jeżeli latamy, to można zauważyć pewną tendencję, że jeżeli na przykład zakręcamy w prawo, to kulka też ucieka nam w prawo. I wtedy przeważnie trzeba też, żeby z powrotem ustawić tę kulkę na środek, musimy depnąć prawy, wtedy pedał orczyka, tak? Czyli jeżeli kulka ucieka w prawo, to depczemy prawy pedał orczyka, jeżeli ucieka w lewo, to odepczemy lewy pedał orczyka i w ten sposób kulka powinna wrócić na środek. Oczywiście robimy to delikatnie. Nie jest to też takie proste, bo jeżeli na przykład wchodzimy w głębsze zakręty, to też spada nam siła nośna i na przykład samolot zacznie zniżać lot, wtedy musimy to skorygować, ciągnąc wolant do siebie, co z kolei znowu ma wpływ na poruszanie się tej kulki, także jest to wszystko takie... No, trzeba sporo praktyki, żeby nabrać tutaj wprawy w operowaniu tym. No i też, żeby Wam zobrazować, o co chodzi z tą kulką, tak? Dlaczego jest ważne, żeby ją trzymać tutaj na środku? No, chodzi też o komfort i naszych lotów, i komfort pasażerów na przykład i nas samych. Wyobraźcie sobie, na przykład jadąc samochodem, wchodzicie ostro w zakręt, na przykład w prawo i macie tą siłę odśrodkową, która chce Was wypchnąć w lewo, tak? Czujecie tą siłę całym ciałem. Tak samo jest z tą kulką, jeżeli ta kulka się wychyla, no to wtedy też dochodzi do takich właśnie przeciążeń w lewo czy w prawo, które poczujemy na ciele. A pilotując samolot, jedyną jakby siłą, którą odczuwamy, powinna być jakby siła naturalna, która jest skierowana w dół, tak jak jakbyśmy siedzieli w fotelu, ale na ziemi, a nie w samolocie, mimo że ten samolot wchodzi w ostre zakręty w prawo czy w lewo, to mimo wszystko powinniśmy odczuwać tylko siłę skierowaną równolegle jakby z fotelem, tak, na którym siedzimy właśnie. To samo jakby można porównać do tego, że właśnie jak położymy sobie nie wiem, na półce okulary, tak, to one zaczną latać w lewo, w prawo na tej półce, aż mogą spaść na podłogę. Także nie jest to przyjemne ani dla pasażerów, ani dla nas, więc dlatego warto zadbać też i ćwiczyć to, aby ta kulka zawsze była tutaj w środkowym położeniu. Dobrze, myślę, że to tyle
o Wielkiej Szóstce, czyli zakończyliśmy omawianie wszystkich tych sześciu głównych przyrządów pomocnych przy pilotowaniu samolotu. W następnych odcinkach omówimy sobie silniki, czyli wszystkie te tutaj wskaźniki po prawej stronie oraz jak operować mocą silnika w Beechcraft Baron. I to tyle, także dzięki za oglądanie, cześć Wam!